Fame 22. To przejdźmy dalej. Kasio i Tomek. Tomek, widziałem, że mieliście ostatnio swoją pierwszą konfrontację słowną na kanale sportowym. No i Tomku, widziałem, że już powoli Kasiowi udaje się wyprowadzić ciebie delikatnie z równowagi i te słowa delikatnie godzą ciebie. No wiesz, powiem ci szczerze, z gadaniem jeszcze ich nie wygrał, wiesz, to jest, gadać można, a gadaniem, to wiesz, kto gada? Kto gada? Kto krzyczy? Dziecko małe jak się boi, jeżeli się obawiasz. Ja nigdy nie krzyczałem i nie będę krzyczał, nie będę ubliżał jemu, to jest bliźni. Jestem, wiesz, katolikiem. Ja chcę pokazać kibicom w klatce klasykę boksu i pokażę. Będę trenował ciężko, już wyjeżdżamy jutro do Świeradowa i trenuję bardzo ciężko. I co tu skrzyczenia pomoże, ubliżania? Trzeba wyjść trenować, pokazać boks, ręce w górę, kibice biją brawo, daj Boże, żeby było 54 tysiące. Jadę do domu, jadę do rodziny. To jest mój zawód i robię to od zawodowo 22 roku życia i to wszystko. No, jest boomerem po prostu, bo doszedł do Fame MMA, tu są inne zasady, to się zaczęła właśnie pierwsza runda. Ja też nikomu nie ubliżam. Tam w kanale sportowym on sam z siebie by zrobił debila, tylko Mateusz Borek, sobie prześledźcie ten cały kanał sportowy, bo moim zdaniem Mateusz Borek go uratował przed zrobieniem z siebie debila, bo poprosił, widać na telefonie, przez cały program nie siedzi Mateusz Borek na telefonie, akurat w tej rozmowie nie dość, że sami dzwonią do mnie, to jeszcze mnie wyłączają, bo jak Maciej Turski powiedział, że o, chyba urwało, to ja wszystko ich słyszałem, więc Mateusz Borek poprosił chyba, żeby mnie wyciszyli, bo widział, że z siebie debila Tomek robi i po prostu zakończyli ze mną rozmowę. Mieli zadzwonić, nie zadzwonili, więc śmiech na sali po prostu. No a ja również nie jestem za ubliżaniem, ja mówię fakty, no jest alkoholikiem, jest boomerem i tyle, nie? Mówi o religii, jeździ napierdolony po Stanach autem. Gdzie tu religia? Nie wiem, co... To opowiedz, jak to jest, kurwa. Diabeł w ciebie wstąpił, czy co? Co ma religia z piciem, kurwa? Co ty w ogóle wygadujesz? Najebany autem? Jaki najebany? No to ma religia. Ale jaki najebany? Nie krzywdź, kurwa, bliźniego. Przecież mogłeś najebany wjechać w kogoś. Ty, ale słuchaj, ty wiesz, ile w Stanach można jechać samochodem? Do ilu można jechać? A co, można najebanym jeździć? Do 0,8 możesz jeździć samochodem. A, czyli najebanym, tak? Słuchaj, najebane to leży, to musisz zapamiętać. Chyba już to wiesz, nie? Że co? Najebane to leży. A nie jeździ. No to widzicie, jakie on ma podejście, nie? Jeszcze mówi, że jest katolikiem, kurwa, i do 0,8 wsiada do auta. No ja bym, kurwa, po łyku piwa nie wsiadł. No bo ty już to nie umiesz jeździć. No. Ty, kurwa, właśnie nie umiesz jeździć. Ale nie przeklinaj, bo po co przeklinasz? To jest młodzież. Bo lubię. Bo nie udaję katolika takiego jak ty. Udajesz, kurwa, katolika, ale cały czas o pieniądzach pierdolisz. Już srasz w gacie. Ty srasz w gacie. To co będzie, ty zesrałeś na kanale sportowym. Dzwonicie do mnie i kurwa Mateusz Borek cię uratował. Od tego, żebyś siebie debila zrobił. Na PGE Narodowym. Co będzie, jak pierwszego się przewrócisz, PGE cię, kurwa, znokautuje, coś czuję. Przecież ty jesteś dziadek, kurwa, tyle ledwo co chodzisz. Chłopie, słuchaj, zbiję cię jak chłopca i pójdziesz do domu. No to zobaczymy, krótko. Już niewiele czasu zostało. Najebał cię Mamed. Fuksem ci się udało, że złapał kontuzję. Bandura też by cię najebał, jakby miał trochę więcej doświadczenia. Wszyscy by chcieli mnie najebać, tego nikt nie może, wiesz? To jest... No ale z Mamedem nie umiesz przyznać, że przegrywałeś? Kto przegrywał? Chyba na twojej kartach. Nie przegrywałeś? Na trzech rund? Upie. Ty nie umiesz sędziować, ty się do niczego nie nadajesz, wiesz o tym, nie? A kto to sędziował? No sędziowie, nie... No i jak wypunktowali? Przecież były ujawnione punkty. Na sędziach, na kartach punktowych przegrywałeś ten pojedynek. Do trzeciej rundy. No tak. No. Według ciebie tak. Ja nie wiem, bo ja no tam nie patrzę. No jak według ciebie, kartę. Kurwa, jest napisane. Ale słuchaj, z Adamkiem się walczy do końca. Jak ktoś, nie wiem, ma kontuzję, ale te, kurwa, jego te gadki, takie populizmy. Dostaję konkretne pytanie. Czy widział karty punktowe? Pewnie każdy widział. Jak nie, to sobie można zobaczyć w internecie. Do trzeciej rundy przegrywałeś z Mamedem. I ty, no, z Adamkiem walczy się do końca, kurwa. Słuchaj, tylko było więcej rund, ale słuchaj, jak ktoś się poddaje... No, a jak padniesz, kurwa, w trzeciej rundzie na PGE, to jak do końca będę z tobą walczył? No ale słuchaj... Pierdolę cię w trzeciej i pójdziesz spać. No ale czym? Tymi gałęziami? Czym?
Trzeba słuchać, uczyć się. Masz kurwa wadę wymowy, ty. Gałęziami. Od tego boksu. Tak samo mówi, kurwa cały czas podkreśla, mam zajebistą pamięć. Turski go pyta, pamiętasz wywiad z Piotrem Jagiełą? Jak powiedziałeś, że friki to upadek? No i co tu kurwa robisz? Upadłeś? Nie mogłeś wziąć przykładu z Dariusza Michalczewskiego. Zrobił, to jest wielki mistrz. A nie kurwa taki patus jak ty, co najebanego wypierdalałem z samolotu. Nie ubliżaj, bo ja ci nie ubliżam. Jakie ubliżać? Mówię fakty, kurwa. Najebany w samolocie? Byłeś. Słuchaj, najebany wyjebali cię, wyjebali. I cię jeszcze najebie 31 sierpnia. Nosem w dupsko, jak będziesz chciał, nie? Tomek, jak wyglądała sytuacja z samolotem? Bo to było dosyć głośne, a twoja odpowiedź na to nie rozeszła się jakimś szerszym echem. Po prostu siadłem, z przodu siedziałem i co? Siedziała ko mnie kobieta i nagle przychodzi do mnie stewardess i mówi, że nie mogę lecieć tym samolotem, bo miałem oko akurat, bo dostałem palcem, miałem oko sine, że wyglądam niebezpiecznie i boi się ta kobieta, że mogę wciąć awanturę na pokładzie samolotu. Więc ja mówię do tego kapitana, mówię, słuchaj, 25 lat latam samolotami, ja nigdy nie ubliżyłem nikomu na samolocie, nigdy nie wziąłem awantury, to ja mam dzisiaj wciąć? Nie, pan nie poleci samolotem. No i musiałem opuścić samolot. No i jeszcze musiałem sobie kupić bilet na drugi dzień. Skancelowałem mi bilet, musiałem sobie kupić bilet na drugi dzień. No i to cała historia, że pisali i tyle tam. Za 6,5 tysiąca. No to słuchaj. A pierdolę. No. Ale trzeźwy nie byłeś. No ale słuchaj, promil to jest najebany? A u niego nigdy nie ma. 1,22 miałeś. Najebany. Co? 1,22 miałeś. No do 0,2, do 0,8. Promil to najebany. Ale kurwa, promil... zaraz pewnie będzie sytuacja, ale 2 promile to. Ale czemu, to pijany? Ale ty już się trzęsiesz, już się boisz. Ty się trzęsiesz, kurwa, od alkoholu. Że jeszcze nie wypiłeś pewnie, delirkę masz. Tak jak na trailerze ci się szatnie popierdoliły. Słuchaj. Teraz i na kanale sportowym on mówi, że nie pamięta gadki ze mną. A jeszcze tak, zobaczysz, najebie cię. A pyta, gdzie jest szatnia? Nie, no zbije cię jak kopca. A 4 pary drzwi były. Wybije ci bok z głowy, to masz pewne, 100%. Panowie, zróbmy wam face to face. Chodźcie na środek. To będzie wasze pierwsze w sumie face to face w historii. Trochę wzruszyła mnie ta historia, bo mi się przypomniało, jak mój tata kiedyś wyszedł z Sylwestra na fajkę. I wrócił po 2 latach najebany z pizdą pod okiem. Dzieciństwo się przypomina. Fryzjera gdzie masz?